Witamy Was w cotygodniowym przeglądzie kawiarenki robotycznej odbywającej się na żywo w każdy czwartek o godzinie 20 na kanale 5 Żywiołów Droniada. W ostatni czwartek do stolika zaprosiliśmy prawniczkę oraz kryminalistyczkę dr Joannę Stojer-Polańską z Katowickiego Uniwersytetu SWPS, gdzie prowadzi zajęcia poświęcone aspektom kryminologicznym i kryminalistycznym ciemnej liczby przestępstw. Rozmowa zaczęła się od najważniejszego dla nas w tym odcinku pytania. Co jest ważniejsze, krzem czy białko? Czyli maszyny kontra ludzie. Nasz konkurs przechodził różne fazy. Konkurs, konferencje, warsztaty. Bywały takie sytuacje, że zajmowaliśmy się również ćwiczeniami i treningami zarządzania kryzysowego. Muszę powiedzieć, że to było niezwykle ekscytujące, kiedy nagle nad Aeroklubem Krakowskim w Pobiedniku Wielkim wisiały drony. Obok nas biegały psy ratownicze, jeździły samochody ochotniczej straży pożarnej, przez kilku grup ratownictwa specjalnego. Pośrodku zaś stał samochód Państwowej Straży Pożarnej, Szkoły Aspirantów PSP z Krakowa i tam pochyleni nad mapami myśleliśmy, jak tu przeprowadzić akcję. Powiem, to było idealne połączenie świata cyfrowego światem realnym. No ale to jest, słuchajcie, początek całej zabawy. Na co postawić nacisk? Czy to będą właśnie, czy to będzie krzem, czyli krótko mówiąc technologie cyfrowe w kryminalistyce, czy też białko? No, dla mnie zawsze najważniejszy będzie człowiek, będą działania konkretnego człowieka, konkretnych ludzi, zespołów, ta współpraca. O tym też zresztą mówiłeś, że wypracowywaliśmy zasady współpracy, kiedy na miejscu zdarzenia, na miejscu działania w ramach czy pięciu żywiołów, czy droniady była policja, była straż pożarna, były ochotnicze grupy i mogliśmy współpracować. Owszem, mieliśmy tam roboty, mieliśmy tam drony, najnowsze technologie, ale to ludzie zawsze byli najważniejsi. Było ważne to, żeby mieć dobry pomysł i żeby do tego pomysłu dobrać właściwe technologie. Doktor Joanna wytłumaczyła nam, czym tak właściwie jest kryminalistyka oraz jak w tym zawodzie postrzega się krzem i białko. Jak byś zdefiniowała kryminalistykę? Tak kilkoma zdaniami. Można powiedzieć, że kryminalistyka to jest nauka o śladach i koniec. Bo tak naprawdę są ważne dla nas ślady, a czy tym śladem będzie coś takiego, co możemy zobaczyć, na przykład ślad buta w błocie czy na piasku, czy to będzie ślad, którego nie jesteśmy w stanie zobaczyć gołym okiem, bo potrzebujemy do tego psa, który rozpozna ślad zapachowy, albo potrzebujemy mikroskopu i laboratorium, jeśli mówimy o śladzie genetycznym, ale mamy też dzisiaj ślady cyfrowe, których również nie możemy zobaczyć, ale możemy zabezpieczyć pewne nośniki, na których one są. Dowiedzieliśmy się także, jak wygląda proces poszukiwań zaginionej osoby z punktu widzenia prawnego oraz od strony technicznej. Musimy przeanalizować wszystkie dostępne informacje, jakie w sprawie mamy. Możemy zapytać osób bliskich, które zgłaszają, co wiedzą. Możemy zobaczyć ostatnie miejsce, w którym ta osoba przebywała, jeśli ono oczywiście jest znane. Można pobrać monitoringi i wtedy sobie patrzysz tutaj na ślady cyfrowe. Można pobrać, sprawdzić, gdzie loguje się telefon. Można przeszukać dronem, można przeszukać przy wykorzystaniu psa, można puścić ludzi, można puścić robota. To wszystko zależy od tego, co w sprawie ustalimy, jakie mamy możliwości techniczne, ilu mamy ludzi i jak szybko tutaj powinniśmy działać. Nasz gość opowiedział, które według niej sprawy są tymi najtrudniejszymi. Wszystkie rozwiązane sprawy wydają się łatwe, że to musiało tak być, że to jest logiczne wytłumaczenie, a trudne są te nierozwiązane, gdzie jeszcze nie wiemy, co się mogło wydarzyć i nie wiemy, która metoda była dobra, bo może wystarczy zastosować jedną z dostępnych metod i rozwiązanie będzie od razu, a może trzeba na nie jeszcze poczekać, bo nie mamy takiej technologii, która by pozwoliła nam sprawdzić jakiś obiekt, albo tutaj koszty są zbyt duże tego typu działań, a szanse odnalezienia niewielkie i też osoby, które decydują, jakie środki wykorzystać w poszukiwaniach, często stoją przed takimi dylematami, że coś jest możliwe teoretycznie do zrobienia, ale akurat w tej konkretnej sytuacji nie, bo nie ma takiej faktycznej możliwości. Czy istnieje najlepsza metoda poszukiwań osoby zaginionej? Jakich miejsc nie należy pomijać podczas poszukiwań? Czy drony mogą uciekać właścicielom? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie w zapisie live'a na naszym kanale. Link w opisie. A kto usiądzie do naszego stolika w następny czwartek? Niech to na razie pozostanie niespodzianką.